1 listopada to Dzień Zadumy. Odwiedzamy wtedy naszą rodzinę, a następnie odwiedzamy groby najbliższych, którzy już odeszli. Mamy dla Państwa kilka cennych porad, jak ten czas spędzić w sposób spokojny i bezpieczny. Zapraszamy więc do obejrzenia naszego filmu. Pamiętaj, aby nigdy nie zostawiać przy grobie wartościowych przedmiotów, telefonów, torebek, plecaków czy saszetek z dokumentami. Okazja czyni złodzieja. Będąc na cmentarzu, pilnujmy swoich dzieci, aby się nie oddaliły. Powiedzmy im, że w przypadku zagubienia się zawsze mogą podejść do pierwszego napotkanego patrolu policji. Mundurowi na pewno pomogą im się odnaleźć. Nie tylko osoby młodsze mogą się zgubić, ale również seniorzy, z którymi przychodzimy odwiedzać groby bliskich. Pamiętajmy, aby w przypadku, kiedy taka osoba się oddali, wyposażyć ją w kartkę z numerem telefonu do najbliższych, co ułatwi im odnalezienie się. Te miejsca zarezerwowane są dla osób niepełnosprawnych. Nie parkuj tutaj, jeżeli nie masz do tego uprawnień. Jeżeli mamy taką możliwość, zostawmy swój samochód pod domem, a na cmentarz udajmy się komunikacją miejską. Zaoszczędzi to nie tylko nasz czas, ale również nerwy, które stracimy podczas szukania miejsca parkingowego przy cmentarzu. Jeżeli wybierzemy własny środek transportu podczas dojazdu na groby bliskich, zwracajmy uwagę na znaki drogowe, które znajdują się przy cmentarzach. W te dni organizacja ruchu jest często inna niż na co dzień. Podczas parkowania zwracajmy uwagę na innych kierujących, inne pojazdy oraz pieszych, tak aby nie doszło do niepotrzebnego zdarzenia drogowego.